Kurs animatora, który teraz odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie, jest rzeczywiście taką rzeczą zupełnie nową. W naszej diecezji nie było jeszcze takiego wydarzenia. Był kurs lektorski, kurs ceremoniarza, od lat to już trwa, natomiast kurs animatora jest nowy. Skąd się wziął pomysł? Myślę, że z potrzeby, bo ja osobiście, jak byłem ceremoniarzem swojej parafii, może inaczej, ksiądz mój, który był wikariuszem w mojej parafii, on miał doświadczenia kursu animatorskiego w diecezji gliwickiej. Więc on był na takim kursie, jak był nastolatkiem i powiedział mi, że jest coś takiego i zaproponował mi to, bo w naszej decyzji nie było. Więc ja, mając 15, chyba 16 lat, pojechałem na takie wydarzenie, mi się to bardzo spodobało i bardzo w ogóle tę rzeczywistość polubiłem i się zaangażowałem w to. Poprzez pracę na parafii, z ministrantami, potem jak byłem klerykiem, no to jeździłem co roku na rekolekcje oazowe i ministranckie, zawsze na dwie tury, jako animator. No i potem zostałem księdzem, no i pomyślałem, że w naszej archidiecezji częstochowskiej musi też coś takiego być. Boże w dobroci, nigdy nie przebrane, żadnym językiem nie wypowiedziane, Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien wszelakiej miłości, poszanowania, chwały uczciwości. Przyjechałem na kurs animatora, żeby nauczyć się wielu rzeczy. Już bardzo dużo umiem, bo ksiądz Sebastian bardzo dobrze nas naucza tych rzeczy. Codziennie mówi nam kolejne wskazówki, jak mamy podchodzić też do młodszych dzieci, jak z nimi rozmawiać. Poświęciłem tej ferii. Chcę być animatorem, ponieważ chcę formować i tworzyć dzieło, które może się rozprzestrzenić na naprawdę duże granice, czyli prowadzić właśnie ministrantów, czy też jakieś tam wyjazdy oazowe. Chcę być po prostu takim starszym bratem, który może ich prowadzić. Tak, jesteśmy pierwsi, idziemy na świat, no nie wiemy czego się spodziewać do końca, ale jest tutaj bardzo fajnie. To jest też taki dobry czas na formację dla nas. Na progu tajemnicy Eucharystii również pozdrawiam was wszystkich, ale zwłaszcza ludzi młodych, którzy opowiadacie się po stronie posłuszeństwa wiary Bogu, który objawia się w tajemnicy kart Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Spotykamy się z nim osobiście, bo objawił się nam w tajemnicy swojego jednorodzonego Syna. Pozdrawiam wszystkich waszych bliskich, rodziców, krewnych, którzy przekazali wam wiarę w Chrystusa. Z głębi serca chcemy ucieszyć się z wami, którzy chcecie służyć Bogu we wspólnocie wiary Kościoła. Treści, jakie tutaj przekazujemy, przede wszystkim są rzeczy związane z pedagogiką i psychologią, żeby ci młodzi ludzie, będąc w wieku tak 16-18 lat, prowadząc swoich młodszych, nie rówieśników, młodszych kolegów, 10, 11, 12 lat, wiedzieli w ogóle, z kim mają do czynienia. Prawda jest taka, że oni, choć sami są jeszcze młodzi, to już nie są dziećmi i chyba wszyscy to przerabiamy, szczególnie jak ktoś pracuje w szkole, to widzi, że to myślenie się bardzo zmienia. I świat dzieci nie dość, że jest zupełnie inny ze względu na fazę rozwoju, to też jest teraz inny ze względu na czasy, które mamy, więc po prostu, żeby być cały czas na bieżąco, no to musimy pewne rzeczy przyswajać. Więc poznajemy, dotychczas mieliśmy bloki wykładowe o wychowaniu, o rozwiązywaniu problemów wychowawczych, z psychologii rozwojowej, o fazach rozwoju dziecka, dynamika grupy. Też mieliśmy taki blok poświęcony służbie liturgicznej ogólnie. To już ksiądz Paweł się tym zajmował właśnie, jak to wygląda, jakie są dokumenty, jakie są materiały do dyspozycji, żeby móc to też poznać i z tego po prostu korzystać. Po pierwsze, chcę się rozwijać. Po drugie, chcę dać kolejne rzeczy z siebie dla parafii, dla Boga, bo to na Jego chwałę cały czas. I właśnie dlatego chciałbym kolejnym jakąś tam cząstkę siebie dać, żeby parafia miała ze mnie większy pożytek jeszcze. Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów.
parafii może nie być oazy, może nie być KSM-u, ale ministranci są praktycznie wszędzie. Dlatego też rzeczywiście to jest, jeśli to jest dobrze prowadzone tak latami, w sensie to nie jest tylko, żeby zrobić akcję od akcji, ale jest konkretna formacja, która trwa latami, wierzymy, że ci chłopaki, których mamy, na przykład ja w swojej parafii jako ministranci od sześciolatków mamy najmłodszego, po studentów, że oni w kościele zostaną. To nie jest tylko taka służba przy ołtarzu, czyli że pójście do kościoła, dobra, rozbieramy się, kombrze zostawiamy, idziemy do domu. To jest też coś większego. Co tydzień w soboty mamy zbiórki, w których właśnie uczymy się na przykład funkcji liturgicznych, spędzamy razem czas, idziemy na jakieś lody, idziemy na pizzę, no przykładowo. Jeździmy na różne wyjazdy, w wakacje mamy obozy, w ferie mamy też, za tydzień, w drugim tygodniu poświęcam kolejny tydzień ferii, jedziemy na wyjazd z ministrantami. Także to jest naprawdę coś fantastycznego, że to nie jest tylko służba i obowiązki, tylko to jest też zabawa. Moi drodzy, trzeba uwierzyć i wtedy dopiero służy się samemu Bogu. Jakie jest to piękne, że Bóg wybiera nas i dobrze, że ten rytu stanowienia was w służbie Kościoła zawiera zawołanie po imieniu. Tak jak w sakramencie chrztu, bo jest to przywołanie owego początku, kiedy rodzice poprosili o chrzest w imię Trójcy Świętej i zapisali wasze imiona nie tylko w metrykach chrzcielnych, ale w tajemnicy Boga samego. Wy dzisiaj, chcąc budować swoje życie, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że również będziecie znakiem sprzeciwu przez to, że jesteście. Przywołam jeszcze pewną wypowiedź jednej z matek, która napisała kiedyś do rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego taką prośbę. Proszę, żeby mi pan wskazał drogę, jak wychowywać swojego syna. A on w odpowiedzi napisał: proszę mi uwierzyć, że kogoś lepszego nad Jezusa Chrystusa ani pani, ani ja, ani świat nie wymyślimy. Proszę uczyć syna żyć według Nowego Testamentu, bo inaczej albo wyrośnie z niego obtłuszczony mieszczuch, któremu będzie wszystko jedno jak żyć, albo cynik, który odrzuci każdą prawdę. Ktoś powie: świadectwo z historii, ale jakżeż aktualne. Właśnie w tym stawianiu trudnych pytań, kiedy idzie się za Jezusem. Niech znak krzyża, który czynimy na sobie codziennie i który otrzymacie dzisiaj, będzie dla was darem i zadaniem, aby bardzo osobiście przecierać ścieżki ku Chrystusowi, dla siebie i dla innych. Dlatego jesteśmy dzisiaj razem z wami i modlimy się za was. Aktualnie prowadzę grupę ministrantów w mojej parafii. Mam tam kilku chłopaków, jest to około 10-osobowa grupa. I po prostu zdecydowałem się, żeby pójść tutaj i nauczyć się czegoś więcej, żeby móc im więcej przekazać. Nauczyłem się wielu bardzo ciekawych rzeczy o pedagogice, wychowaniu, jak rozwiązywać problemy, co myślę, że też jest bardzo ważne. I że najważniejsze jest to, żeby im towarzyszyć w tym, nie tylko w kościele, ale też i w prywatnym życiu i przybliżać ich do Pana Boga. Czy najpierw trzeba w ogóle mieć możliwość, żeby do osób w moim wieku do mnie, żeby trafić. Czyli oni muszą tu być, czyli najpierw trzeba jakoś tam ich przyciągnąć. To wiadomo, różne są na to sposoby, czy to jakiś charyzmatyczny ksiądz, który ich zachęci, czy to jakieś ciekawe spotkania, inne tego typu rzeczy, wyjazdy. No a później jak już to jest, to dużo łatwiej jest trafić właśnie do takiego młodego człowieka. Po kolei trzeba go formować, trzeba przekazywać od podstaw te prawdy wiary, trzeba pokazywać wiarę, a najważniejsze myślę, że jest to, żeby pokazywać mu wiarę na swoim przykładzie. To znaczy, no bo wiadomo, słowo nauczy, ale przykład pociąga. Boże nasz Ojcze i Nauczycielu, Ty wielokrotnie pouczałeś swój lud
przez proroków, aby mogli zbliżyć się do Ciebie i zrealizować powołanie do świętości. Pobłogosław tych wybranych do pełnienia funkcji animatora liturgicznego. Umocnij ich darami Ducha Świętego, aby troszcząc się o formację liturgiczną w swoich wspólnotach, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie i swoim życiem dawali przykład wiary chrześcijańskiej. A znak, który dzisiaj otrzymują, niech przypomina im o Twojej miłości i podjętych przez nich zobowiązaniach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan Bóg jest dla mnie niezwykle ważny, ponieważ daje mi siłę na każdy dzień. Z Nim też rozpoczynam dzień modlitwą, jest zawsze przy mnie. Doświadczyłem też Jego łaski w postaci zdrowia, bo często się łamę, ale zawsze wracam do siebie i dlatego pragnę rozwijać swoją wiarę w ten sposób. Dla mnie Pan Bóg jest wszystkim. Jest osobą, która mi pomaga w każdej trudnej sytuacji. Zawsze mogę do Niego się odnieść. Czasami miałem na przykład jakieś kryzysy, ale pomodliłem się do Niego, prosiłem nawet o rok szkolny, żeby udało się, żeby było wszystko dobrze. No i Pan Bóg pomaga nam. Trzeba po prostu w to uwierzyć, wejść w to i poczuć. Poczuć, że Pan Bóg jest. Trzeba po prostu uwierzyć. Wychodzimy do nich, pokazujemy, że jesteśmy obok nich, jednym z nich w miarę jakoś normalni. Przekazujemy treści, które mogą mi zachęcić, które są ważne i dajmy przestrzeń Panu Bogu na działanie, bo tak naprawdę my możemy robić wiele, ale jeżeli dom Pan nie zbuduje, na próżno się trudzimy. Więc wychodzić, być z nimi, dać siebie. Bądźmy świadkami miłości, miłością jest Bądźmy świadkami światłości, światłością jest Bóg. Jako dzieci umiłowane, słowo Ojca niech napełnia nas. Bądźmy świadkami świadkami światłości, światłością jest.